Bo każdy o tym wie, że w Mińsku nie jest źle, lecz lepiej by mogło być. Co słychać? TV? Lisza Państwowy Rzeczpospolitej Polskiej. Serdecznie, tak nietypowo w poniedziałek, 13 czerwca, albo to 13 czerwca, w 93. rocznicę przekazania przez żołnierzy Wojska Polskiego ukochanemu wodzowi naczelnemu, marszałkowi Józefowi Piłsudskiemu, worku Milusin w Sulejówku. Pan poseł Andrzej Melak. Sekretarz stanu w Ministerstwie Skarbu, poseł Marek Zagórski. Pan Kamil Wichrowski, asystent pani wiceminister Teresy Wargockiej. Pan Michał Jaworski, doradca wicemarszałek Sejmu pani Marii Koc. Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Adam Laskowski. Dyrektor i gospodarz tego miejsca, dyrektor muzeum pan Krzysztof Jaraczewski. Witam przedstawicieli placówek oświatowych, kombatantów, Rady Miasta i burmistrz. Szanowni Państwo, od 18 lat, 13 czerwca, spotykamy się, żeby uczcić Dzień Marszałka, a zarazem Święto Miasta. W tym roku przypada 409. rocznica pierwszej historycznej wzmianki o pisemnej historycznej wzmianki o naszym mieście. W 1526 roku w akcie inkorporacyjnym, kiedy wcielano księstwo mazowieckie do koronu Królestwa Polskiego, wśród miejscowości spisanych w tym akcie znalazła się wieś Sulewo, czy dzisiejszy Sulejówek. Na ten rok przypada również bardzo ważna, trochę zapomniana rocznica, bardzo ważna dla Sulejówka, 150. rocznica uruchomienia linii kolejowej
która przebiega przez nasze miasto. Ta linia kolejowa, utworzenie zaraz potem stacji Miłosna i przystanku Studiówek, w bardzo znaczny sposób przyczyniło się do rozwoju naszego miasta. Historia Polski przełomu XIX i XX wieku pokazała, że tam, gdzie kładziono linie kolejowe, tam był rozwój, dobrobyt i postęp. Wszystkim nam życzę, żeby to zadowolenie z mieszkania w Studiówku, ta wygoda, spokój Państwu towarzyszyły, a tych niedogodności, jak te przejazdy kolejowe, było coraz mniej. Tego wszystkim nam, mieszkańcom Studiówka, w dniu naszego święta serdecznie życzę. Gdy komendant dnia 13 czerwca 1923 roku przekazał funkcję szefa sztabu generalnego Stanisławowi Hallerowi, postanowiliśmy wprowadzić go do nowego domu. W godzinach popołudniowych czekaliśmy w Sulejówku. Gdy komendant przyjechał, powitał go generał Rozwadowski, ofiarowując mu w darze od żołnierzy naprawdę skromny domek, w którym komendant miał bez przerwy spędzić kilka lat. W odpowiedzi komendant podziękował za dar i wyraził zadowolenie, że będzie mógł pod tym dachem odpocząć i nadal pracować. A to tym bardziej, że zrzekłszy się stanowiska w wojsku, nie zamierza przyjmować jakichkolwiek pensji. Bardzo proszę panią Bożenę Dec o przyjęcie odznaki, a także moich najszczerszych gratulacji oraz największych wyrazów uznania. Za wieloletnią działalność dla dobra Sulejówka i wybitne osiągnięcia w dziedzinie kultury fizycznej i sportu. Zapraszamy panie Bogdanie. Ryszkus jest czynnym członkiem Ochotniczej Straży Pożarnej od 1968 roku. Bardzo proszę pana Ryszarda Ryszkusa o przyjęcie odznaczenia. Pan Jan Zalewski jest najstarszym ze wszystkich uhonorowanych tytułem od początku jego nadawania, bowiem za 3 miesiące ukończy 95 lat. Seniorowi całego korpusu zasłużonych dla Sulejówka władze miasta życzą przede wszystkim dużo zdrowia i głównie zdrowia. Bardzo proszę pana Jana Zalewskiego o przyjęcie odznaki. Że mnie uhonorowały takim wielkim zaszczytem. Niech to będzie podsumowanie moich dotychczasowych wszystkich oznaczeń, jakie w życiu otrzymałem. Jestem już wiekowy i długo pracowałem w konspiracji, bo od października 1939 roku całą okupację oczywiście działałem. Później, jak się zmieniły czasy, to władze PRL-u za tę działalność podziękowały mnie wywiezieniem na Sybir na 3 lata, gdzie tam byłem przy rąbaniu i karczowaniu drewna. Jestem jednym z nielicznych jeszcze żyjących Polaków, którzy osobiście znali generała Fildorfa. Że
Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego wydało 3 lata temu książkę, w którym zamieściło moje wspomnienia z Uralu między innymi oraz 13 innych pracowników. Postanowiłem parę egzemplarzy dać panu burmistrzowi i przewodniczącemu Rady Sylejówka w podzięce za to odznaczenie. Proszę bardzo. Przeczytajcie wiadomości, których normalnie w podręcznikach nie ma. Dziękuję bardzo. Pragnę wyrazić ze swojej strony ogromne uznanie dla dokonań wszystkich osób nagrodzonych tytułem zasłużony dla miasta Sulejówek. Raz jeszcze pragnę bardzo gorąco pogratulować wyróżnień, a także chcę złożyć jeszcze raz serdeczne podziękowania za zaangażowanie i pracę na rzecz naszego wspólnego dobra, jakim jest miasto Sulejówek. Bardzo dziękuję. Bo tym po hiszpańsku niech odczuje to, co znaczy tęsknota za dawną miłością i pierwszym kochaniem. To taka mała dedykacja. Proponuję teraz wariant odwrotny. Państwo słuchają tego obcego utworu, a potem powiem Państwu, coście usłyszeli. Anonimowego autora Dindirin Dania Dindirin Din. Proszę posłuchać. Wstałam pięknego ranka na porannej przechadzce po łące, spotkałam słowika. Wszyscy to wiedzieliśmy. Który śpiewał na gałązce Dindirin Din. Dindirin Dania Dindirin Din. Spotkałam słowika, który siedział na gałązce. Słowiku, słowiku, uczyń mi przysługę din-di-din-din. Słowiku, słowiku, uczyń mi przysługę i powiedz mojemu ukochanemu, że już jestem wydana za mąż. Bo każdy o tym wie, że w Mińsku nie jest źle, lecz lepiej by mogło być. Co słychać? TV.